przerażający poziom zniewolenia. I to Żydzi zrobili tą księgę. Unicztożyli, czyli zniszczyli. I dobrze zrobili. Dlatego, że ona była ciągłym oskarżycielem. Ona była testem doskonałości. Była testem doskonałości, którego żaden człowiek nie mógł obiektywnie po prostu przejść. Tak? No, wypełnił go Jezus, tak? Stając się Chrystusem, właśnie ten test był niezbędny po prostu, żeby on mógł publicznie, tak? Nie tylko na poziomie ziemskim, udowodnić swoją doskonałość. Ale to już jest inny temat. Niemniej jednak to dowodzi o tym, że zależność między problemami ciała, tak, a ducha, duchowymi, były obserwowane już dawno, tak? I starożytni Żydzi rozumieli je znakomicie. Dziś różne są szkoły, tak? Różne podejścia i tak dalej, i dalej. Więc my jesteśmy, już dysponujemy biologiczno-duchowym modelem człowieka. Na razie o tym tylko tu wspominamy. Niedługo będzie on opublikowany. I da to Państwu kapitalną możliwość, tak? Wskaże, na podstawie głównie badania kręgosłupa, wskaże Wam problemy duchowe, nad którymi macie pracować. Bez oskarżeń. Wskaże od razu receptę. I to jest coś, co było marzeniem wielu, prawda? Żeby po prostu, żeby otrzymać optymalne informacje, tak? Czy wskazówki, nad czym pracować, nad jaką duchową jakością. Bo tak my się ciągle, że tak powiem, no, domyślamy, tak? Domyślamy się, ciągle się domyślamy. Nie było do tej pory tego obiektywnego klucza. Ten klucz istnieje w kręgosłupie. Dzięki temu, że kręgosłup jest zbudowany tak, jak jest zbudowany i odzwierciedla swoją konstrukcją prawa czasu, przestrzeni i również Biblii. To jest ciekawe. Tam znajdziemy odpowiedniki różnych konstrukcji Biblii. Prawo czasu i przestrzeni jest wyrażone w konstrukcji kręgosłupa. Ja, kiedy otrzymałem informacje na temat odkryć Ergilusa dotyczących właśnie tam praw czasu i dotyczących tych głównych proporcji, rozumiem, no jeżeli jest to prawdą, tak, to powinno mieć to swoje odbicie w konstrukcji głównej anteny. W ciągu pół godziny znalazłem. To jest w podstawowej konstrukcji już kręgosłupa, proporcja, istnieje ta relacja, tak? Więc to daje możliwość testowania prawdziwości różnych zjawisk, tak? Czy podpowiadania, tak? Bo można Państwu powiedzieć jeszcze przerażającą rzecz, którą odkryliśmy, tak? Że wskutek niewłaściwego obliczania czasu, czy odczuwania czasu, a to nie, odczuwanie zostało nam narzucone przez sztuczne mierniki, tak? Czyli zegary i kalendarze, niespójne z czasem galaktycznym, niektóre struktury w naszej anatomii, zwłaszcza anatomii układu nerwowego, uległy degeneracji. Rozstroiły się, czyli rozstroiliśmy się. Rozstrajając się po prostu na, żyjąc według innych zegarów, tak, rozstroiliśmy się według stosunku do prawa. Szczątkowe te struktury istnieją w organizmie i prawdopodobnie trzeba będzie je po prostu zregenerować czy odbudować. Ale to są szczegóły, o których będziemy mówić i niedługo Państwu to udostępnimy. Biologiczno-duchowy model człowieka to jest też temat, na którym pracujemy całe lata. Niezależnie od technologii dostrajania. To wszystko jest spójne. Ale człowiek oprócz technologii powinien również aktywnie, tak, świadomie wziąć udział w tym procesie. Tak. Powinien zrozumieć. My nie pracujemy za niego, nie naruszamy praw. My tak samo tym wszystkim prawom podlegamy.